Witam serdecznie, tu Bartek Kulczyński. W dzisiejszym odcinku opowiem Państwu o walorach zdrowotnych kefiru. A ze względu na to, że są one imponujące, to chciałbym jednocześnie zachęcić Państwa, aby po niego regularnie sięgać. W materiale tym odniosę się również do różnic pomiędzy kefirem a jogurtem naturalnym. Zapraszam do oglądania. Kefir ma dobrze udokumentowany korzystny wpływ na zdrowie kości. Doświadczenie przeprowadzone na zwierzętach z osteoporozą pokazało, że podawanie kefiru spowodowało wzmocnienie kości. Badacze zauważyli, że u zwierząt nastąpił istotny wzrost gęstości mineralnej kości. Dodatkowo odnotowali oni zwiększenie objętości kości i poprawę ich mikroarchitektury, co zostało wyrażone jako wzrost grubości i liczby beleczek tworzących strukturę kości. Tu muszę podkreślić, że takie korzystne działanie na kości zostało również potwierdzone w randomizowanych badaniach z udziałem ludzi. W 2015 roku eksperci opublikowali wyniki, które dowiodły, że spożywanie kefiru wiąże się ze wzrostem poziomu osteokalcyny we krwi. Krótko wyjaśnię, że osteokalcyna to białko biorące udział w mineralizacji kości. Wzrost jego stężenia oznaczał, że doszło do nasilenia się procesów kościotwórczych. Jest to zgodne z dalszymi obserwacjami wspomnianych badaczy, którzy wykazali, że u pacjentów z osteoporozą doszło do wzrostu gęstości mineralnej biodra. Wobec tych informacji można powiedzieć, że regularne spożywanie kefiru jest dobrym rozwiązaniem dla osób, które chciałyby poprawić stan swoich kości. Tu jeszcze ważna informacja: otóż, zwykło się mówić, że czas na budowę kości przypada na okres dojrzewania i kończy się w wieku około 30 lat i ogólnie jest to prawdą, ale nie oznacza to, że w dalszych latach jesteśmy już tylko skazani na osłabienie kości i że nic z tym nie możemy zrobić. Badania, o których przed chwilą powiedziałem, zostały przeprowadzone na osobach, których średnia wieku wyniosła 68 lat. To tylko potwierdza, że na zadbanie o kości nigdy nie jest za późno i warto to robić na każdym etapie życia. Przygotowując się do niniejszego materiału, trafiłem na jedno badanie, na podstawie którego jego autorzy wskazali, że kefir może być pomocny w eradykacji czyli usuwaniu bakterii Helicobacter pylori. Dla osób, które tego nie wiedzą, tylko powiem, że jest to bakteria, która sprzyja powstawaniu choroby wrzodowej. Naukowcy zaobserwowali, że osoby, które otrzymywały leki powszechnie stosowane w zwalczaniu Helicobacter pylori mam tu na myśli lanzoprazol, amoksycyklinę i klarytromycynę w połączeniu z kefirem odznaczały się wyższym wskaźnikiem wspomnianej eradykacji w porównaniu do osób przyjmujących wyłącznie leki. Mówiąc konkretnie, w przypadku grupy osób spożywających kefir, poziom eradykacji wyniósł nieco ponad 78%, zaś u osób, które otrzymywały wyłącznie leki, wskaźnik ten wyniósł tylko 50%. Co więcej, warto wspomnieć również o tym, że wśród osób spożywających kefir skutki uboczne występowały znacznie rzadziej, jak również ich nasilenie było niższe niż u pacjentów z grupy placebo. Dla osób zainteresowanych dopowiem, że za taką skuteczność działania odpowiadają prawdopodobnie korzystne mikroorganizmy obecne w kefirze, które hamują wzrost Helicobacter pylori, a być może, że nawet produkują pewne substancje, które są zdolne do niszczenia tej patogennej bakterii. Przy okazji od razu też powiem, że kefir może łagodzić niektóre dolegliwości żołądkowo-jelitowe. Naukowcy zaobserwowali, że podawanie osobom zdrowym bakterii probiotycznych wyizolowanych z kefiru spowodowało zmniejszenie bólu brzucha i wzdęć. Stąd osoby, które zmagają się na przykład z różnymi niestrawnościami, warto by sprawdziły na sobie, czy czasem włączenie kefiru do diety nie okaże się pomocne. Gdy mowa o korzyściach zdrowotnych związanych ze spożywaniem kefiru, to należy też wspomnieć o tym, że może być on wartościowym produktem dla osób zmagających się z insulnopornością, stanem przedcukrzycowym i cukrzycą. W obszernym opracowaniu naukowym z 2021 roku, w którym uwzględniono sześć dobrej jakości badań, jego autorzy dowiedli, że włączenie kefiru do diety wiąże się z istotnym obniżeniem stężenia glukozy we krwi. Mam tu na myśli redukcję poziomu cukru w wysokości nieco ponad 10 mg na decylitr, co należy uznać za bardzo dobry wynik. Dodatkowo w tej samej pracy eksperci wykazali, że stosowanie kefiru spowodowało korzystne obniżenie stężenia insuliny we krwi. Jednocześnie stwierdzono niewielką redukcję poziomu hemoglobiny glikowanej. Mogę zatem powiedzieć, że uzyskane dane jednoznacznie dowodzą, że kefir ma korzystny wpływ na kontrolę glikemii, czyli uregulowanie poziomu cukru we krwi w dłuższej perspektywie. Nie do końca znany jest mechanizm, dlaczego kefir wpływa korzystnie na gospodarkę węglowodanową. Jednakże naukowcy sugerują, że wynika to z jego pozytywnego oddziaływania na mikroflorę jelitową. Otóż warto wiedzieć, że w przypadku gdy jest ona zaburzona, może dochodzić do wzrostu produkcji różnych cząsteczek prozapalnych, które dalej przedostają się do krwiobiegu, a to w toku dalszych następstw sprzyja insulinooporności. Co więcej badacze uważają, że kefir może pobudzać wychwyt glukozy przez komórki mięśniowe, czyli nasze mięśnie pochłaniają glukozę, którą wykorzystują do swojej pracy i w efekcie czego dochodzi do obniżenia poziomu cukru we krwi. Niemniej, jakikolwiek mechanizm by nie stał za wspomnianym działaniem, to nas najbardziej interesuje konkretny efekt kliniczny, a ten, jak już Państwu przedstawiłem, jest jak najbardziej korzystny. Do korzyści zdrowotnych związanych ze spożywaniem kefiru należy zaliczyć też jego dobroczynny wpływ na profil lipidowy krwi. Otóż w 2017 roku na łamach renomowanego czasopisma ukazała się praca, która dowiodła, że kefir może być cennym składnikiem diety osób zmagających się z zaburzeniami gospodarki lipidowej. Mówiąc w skrócie, spożywanie kefiru skutkuje uregulowaniem poziomu różnych frakcji cholesterolu. Mam tu na myśli poprawę stosunku pomiędzy stężeniem lipoprotein o wysokiej gęstości, czyli cholesterolu HDL, do poziomu lipoprotein o niskiej gęstości, czyli LDL. Tu dopowiem, że zaburzenie takiej równowagi, którą przywraca właśnie kefir, sprzyja np. powstawaniu miażdżycy i rozwoju chorób sercowo-naczyniowych. Jednocześnie dodam też, że taki korzystny efekt został odnotowany u osób z nadwagą i otyłością. I tu warte podkreślenia jest to, że to właśnie nadmierna masa ciała sprzyja zaburzeniom lipidowym, czyli zaburzeniom równowagi pomiędzy poszczególnymi frakcjami cholesterolu. Przy okazji pozwolę sobie wspomnieć, że niedawno na swoim kanale opublikowałem film, w którym szerzej przedstawiłem kwestię cholesterolu i wyjaśniam kilka zagadnień z nim związanych, ponieważ ten temat nie do końca jest zrozumiały i wśród wielu osób wprowadza niepotrzebną konsternację. Ciekawe wnioski płyną z badań opublikowanych w czasopiśmie naukowym Nutritional Neuroscience. Otóż, w doświadczeniu tym naukowcy sprawdzali, jak wpływa spożywanie kefiru na nasze funkcje poznawcze. Okazało się, że regularne sięganie po kefir spowodowało poprawę pamięci relacyjnej. Dla osób, które tego nie wiedzą, dopowiem, że pamięć relacyjna to rodzaj pamięci długotrwałej, która polega na zapamiętywaniu różnych skojarzeń między obiektami lub zdarzeniami. Dla przykładu, umożliwia zapamiętanie i łączenie nazwisk z twarzami, zapamiętanie, gdzie zostawiliśmy kluczyki do samochodu lub czy wyłączyliśmy kuchenkę po gotowaniu. Zapewne część z Państwa się zastanawia, jaki jest związek pomiędzy spożywaniem kefiru a pamięcią. Otóż wszystko leży zapewne u podłoża mikrobiomu jelitowego. Kefir, zawierający pożyteczne mikroorganizmy, sprawia, że w naszych jelitach dochodzi do pewnego, korzystnego przegrupowania się różnych gatunków bakterii. I co szczególnie należy wiedzieć, to to, że pomiędzy naszymi jelitami i zasiedlającymi je mikroorganizmami, a mózgiem istnieje bezpośrednie połączenie. Nie bez powodu zresztą mówi się, że jelita to nasz drugi mózg, i poprawiając stan jelit, w tym stan bakterii je zamieszkujących, poprawiamy w pewien sposób funkcję naszego mózgu, co właśnie może przełożyć się na przykład na wzmocnienie pamięci. Gdy mowa o jelitach, to przy okazji wspomnę o jeszcze jednej ciekawej kwestii, a mianowicie natrafiłem na pracę naukową, w której badacze zaobserwowali, że spożywanie kefiru wiązało się z korzystnym obniżeniem poziomu cząsteczki o nazwie Zonulina. I teraz na chwilę chciałbym zatrzymać się przy tym składniku, żeby wyjaśnić, dlaczego jego redukcja została uznana za pozytywny efekt. Otóż zonulina jest markerem przepuszczalności jelit. Można wyobrazić sobie to w ten sposób, że jest ona białkiem, który wchodzi w skład pewnych połączeń pomiędzy enterocytami, czyli komórkami budującymi nabłonek błony śluzowej jelit. W skrócie, zapewnia ona odpowiednią integralność bariery jelitowej. Dla uproszczenia można powiedzieć, że jest po prostu cegiełką w murze. I gdy jej poziom we krwi lub kale jest podwyższony, oznacza to, że doszło do jej uwolnienia, w związku z tym do rozluźnienia czy inaczej do rozszczelnienia bariery jelitowej. To tak, jakby wyciągnąć kilka cegieł z muru. W tym miejscu warto wiedzieć, że uszkodzenie integralności bariery jelita cienkiego sprawia, że z jelit do krwi mogą zacząć przedostawać się różne substancje, co w normalnych warunkach nie powinno mieć miejsca czyli przez błonę przenikają cząsteczki, które w innej sytuacji by się po prostu nie zmieściły przez jej naturalne otwory. Mowa tu o różnych białkach, toksynach czy antygenach bakteryjnych. Gdy nieproszone przedostaną się do krwi, wówczas nasz organizm zaczyna na nie reagować, co objawia się nadreaktywnością układu odpornościowego. To w konsekwencji może sprzyjać np. wystąpieniu lub nasileniu chorób o podłożu autoimmunologicznym. Stąd tak bardzo ważne jest, żeby nasza bariera jelitowa była integralna i nie przepuszczała obcych cząsteczek do krwiobiegu. Dobijając do brzegu, uzyskane wyniki badań sugerują, że spożywanie kefiru może zwiększać integralność błony śluzowej jelit i w ten sposób chronić nasz organizm przed wieloma komplikacjami zdrowotnymi, związanymi z przemieszczaniem się substancji szkodliwych z jelity do krwi. Warte podkreślenia jest to, że takiego korzystnego efektu nie odnotowano w przypadku spożywania mleka. Zanim przejdę dalej, więcej podobnej wiedzy przekazuję w moim porannym dzienniku zdrowia, dlatego chciałbym teraz krótko zaprosić Państwa, aby się na niego zapisać. Dziennik, czyli darmowy biletyn mailowy, piszę i wysłam od poniedziałku do piątku o 6 rano do porannej kawy lub herbaty. Aby się zapisać na dziennik, wejdź na www.doktorbartek.pl dziennik Pole na zapis znajduje się pod zieloną strzałką. Serdecznie zapraszam, a teraz wracam do tematu. Jak chodzi o potencjał zdrowotny kefiru, to ciekawe obserwacje poczynił też międzynarodowy zespół badaczy z Hiszpanii, Portugalii i Brazylii. Otóż naukowcy przeprowadzili badanie, w którym osobom zmagającym się z atopowym zapaleniem skóry, czyli AZS, podawali domowej roboty kefir i sprawdzali, czy będzie miało to jakikolwiek wpływ na stan skóry. Okazało się, że spożywanie kefiru spowodowało lepsze nawilżenie skóry i zmniejszenie transepidermalnej utraty wody. Co więcej, u osób otrzymujących kefir nastąpiło obniżenie stopnia nasilenia atopowego zapalenia skóry, czyli po prostu doszło do złagodzenia objawów tej choroby. Do kompletu właściwości zdrowotnych kefiru dodałbym jeszcze z małym znakiem zapytania korzystny wpływ tego produktu na układ oddechowy. Ze znakiem zapytania, ponieważ w tym zakresie dotychczas przeprowadzono badania wyłącznie na zwierzętach. W każdym razie szereg doświadczeń pokazał, że spożywanie kefiru spowodowało np. zahamowanie nadreaktywności dróg oddechowych, zmniejszenie poziomu cząsteczek prozapalnych w płynie oskrzelowo-pęcherzykowym, czy też zmniejszenie nadmiernego wydzielania śluzu przez komórki kubkowe w drogach oddechowych. Na podstawie tych danych eksperci sugerują, że w kefirze drzemie pewien potencjał terapeutyczny w leczeniu astmy alergicznej. W literaturze naukowej znajdziemy też kilka badań, które wskazują, że kefir może poprawiać jakość snu. Dla przykładu, w jednym z doświadczeń, którego uczestnikami były osoby starsze w wieku od 60 do 81 lat, odnotowano znaczącą poprawę wydajności snu, jak również zmniejszenie liczby epizodów przebudzeń. W jeszcze innej pracy jej autorzy zauważyli, że spożywanie kefiru spowodowało zwiększenie jakości snu u kobiet po menopauzie. Taki efekt wynika z dwóch podstawowych faktów. Po pierwsze, w kefirze znajduje się dość wysokiej ilości aminokwasu o nazwie tryptofan. W naszym organizmie ten aminokwas jest wykorzystywany do produkcji melatoniny, która odpowiada za regulację naszego rytmu okołodobowego. W wielu przeprowadzonych badaniach eksperci potwierdzili, że wysokie spożycie tryptofanu wiąże się np. z krótszym czasem niezbędnym do zaśnięcia czy też z wydłużeniem najgłębszego etapu snu nazywanego snem wolnofalowym, który odpowiada za naszą regenerację. Jeśli chodzi o drugi czynnik, który może mieć udział w poprawie jakości snu, to mowa tu o osi mikrobiom jelito-mózg. Tak jak już wcześniej wspomniałem, nasz mózg jest bezpośrednio połączony z jelitami i zamieszkującymi je bakteriami. I poprzez spożycie kefiru następuje poprawa składu flory bakteryjnej jelit, co może przekładać się na poprawę funkcjonowania mózgu, a to może skutkować właśnie lepszym snem. Gdy mowa o kefirze, to należy też wspomnieć o jego korzystnym składzie. Warto zaznaczyć, że na tle wielu różnych produktów, po które na co dzień sięgamy, kefir jest produktem niskokalorycznym. Jedna porcja kefiru, czyli 250 g, dostarcza zaledwie około 120 kilokalorii. Dodatkowo w takiej porcji znajduje się około 9 g wartościowego białka. Dobrze jest wspomnieć również o tym, że w kefirze mamy do czynienia z dobrym stosunkiem zawartości wapnia do fosforu, przy czym samego wapnia mamy około 320 mg, co pokrywa nasze dobowe zapotrzebowanie na wapń w aż 30%. Spośród składników mineralnych w kefirze znajdziemy też stosunkowo dużo potasu, bo 400 mg w standardowej porcji. Jeśli zaś chodzi o witaminy, to tutaj króluje oczywiście tak cenna dla nas witamina B12. W jednej porcji kefiru mamy jej około 0,7 mikrograma, co pozwala pokryć dzienne zapotrzebowanie na tę witaminę w niemal 30%. Biorąc pod uwagę fakt, że wielu z nas nie dostarczy odpowiednich ilości witaminy B12, a co więcej, wielu z nas ma jej niedobór, to każda jej ilość jest na wagę złota. Przy okazji dodam, że kefir ma niższą zawartość laktozy niż mleko i produkt ten jest ogólnie o wiele lepiej tolerowany przez osoby zmagające się z nietolerancją tego cukru. Jednakże i tak w sprzedaży możemy znaleźć kefir bez laktozy. Dla osób zainteresowanych jeszcze tylko dopowiem, że jeśli chodzi o sam aspekt technologiczny i sposób produkcji, to jogurt naturalny otrzymuje się na drodze fermentacji mleka z wykorzystaniem kultur bakterii jogurtowych, zaś kefir powstaje na drodze fermentacji z udziałem zarówno bakterii, jak i drożdży. Wiem, że w odchłaniach internetu pojawiają się dyskusje, co jest lepsze kefir czy jogurt naturalny. I teraz krótko ustosunkuję się do tej kwestii. A mianowicie biorąc pod uwagę skład, to jogurt naturalny i kefir są do siebie bardzo zbliżonymi produktami, przy czym jogurt jest nieco bardziej kaloryczny, natomiast jeśli chodzi o zawartość wapnia, fosforu, potasu, cynku czy magnezu, to nie ma tutaj żadnych istotnych różnic. Również w przypadku witaminy B12 mamy bardzo porównywalny poziom. Przy czym w jogurcie naturalnym może być tej witaminy czasem nieco więcej. Na korzyść kefiru jednak przemawia fakt, że zawiera ono w składzie o wiele wyższej ilości dobroczynnych mikroorganizmów, które w dużej mierze decydują o jego potencjale zdrowotnym. Dlatego też, gdybym miał zerojedynkowo wskazać, który produkt jest lepszy, to byłby to właśnie kefir. Ale w rzeczywistości nie byłaby to przepaść, jak na przykład pomiędzy reprezentacją Brazylii a Polski w piłce nożnej. Pamiętajmy bowiem, że jogurt naturalny również ma bardzo dobry skład i ma udokumentowany szereg korzyści zdrowotnych. Korzystając ze sposobności, chciałbym zachęcić Państwa do samodzielnego przygotowania kefiru, a wbrew pozorom jest to bardzo proste. Aby zrobić domowy kefir, należy zaopatrzyć się w kultury kefirowe np. w postaci ziaren kefirowych, inaczej nazywanych grzybkami kefirowymi lub tybetańskimi. W sprzedaży znajdziemy też kultury kefirowe w proszku. Do tego potrzebujemy jeszcze tylko mleka, przy czym tutaj lepiej wybrać pasteryzowane niż UHT. Sposób przygotowania jest następujący. Około 1 litr mleka o temperaturze pokojowej wlewamy do słoika, przy czym nie musi to być mleko krowie, a może to być np. mleko kozie. Następnie dodajemy do niego ziarna kefirowe w ilości około 2 łyżek. Ogólnie przyjmuje się proporcje 1 do 20, czyli wówczas na 1 gram grzybka kefirowego przypada 20 g mleka. Całość dokładnie mieszamy, po czym słoik przykrywamy gazą i pozostawiamy w temperaturze pokojowej na około 1 lub 2 doby. Im dłużej trwa fermentacja, tym bardziej intensywny i kwaśny kefir uzyskamy. Należy pamiętać też o tym, aby nasz grzybek kefirowy nie miał styczności z metalem, dlatego najlepiej stosować naczynia szklane lub plastikowe, ewentualnie drewniane. Po sporządzeniu kefiru wyciągamy z niego grzybka. Gotowy kefir należy przechowywać w lodówce i spożyć go w ciągu trzech dni. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek zachęci choć część z Państwa do włączenia kefiru do swojego codziennego jadłospisu. Z pewnością wyjdzie to na dobre. W mojej opinii fermentowane produkty mleczne ogólnie wykazują o wiele wyższy potencjał zdrowotny niż zwykłe mleko, a jeśli nie przebadają Państwo za smakiem kefiru, to może to być również jogurt naturalny, o którym niedawno nagrałem osobny odcinek. Aby się z nim zapoznać, wystarczy teraz kliknąć na miniaturę, która pojawiła się na ekranie. A na dziś z mojej strony to wszystko. Dziękuję za Twoją uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.